Dzień dobry pani. Dzień dobry. W słoneczku się pani wygrzewa. Zobaczcie, jaką mamy cudowną pogodę. Słońce świeci. Choć powiem szczerze, że widzę, że jest mróz na ziemi, ale mimo wszystko słoneczko świeci. To już jest tak przyjemniej, także na pewno dzisiaj gdzieś pójdziemy. Kotki też już korzystają z pogody. Mają otwarte okienko, oczywiście siatka zabezpieczająca. O. I sobie pooddychają, pooglądają, co tam ciekawego na dworze słychać. A słońce naprawdę, naprawdę dzisiaj ładnie świeci. O. Cała czwórka. Za chwilę będę wam nagrywać test właśnie tej oto maseczki. Rice Bubble Cleansing Mask od Skin 79. Pewnie ten test pojawi się po tym filmiku. Nie wiem, czy od razu, czy kilka filmików później, ale on na pewno się pojawi. Oraz recenzję tego profesjonalnego, jest jeszcze mokry, bo go właśnie używałam, profesjonalnego peelingu cukrowego do ciała z Adeview. Teraz ta firma się inaczej nazywa. I to jest taki, widzicie, z mango. I tak dalej. Też wam nagram właśnie jego recenzję. Wyszłam właśnie z kąpieli i wzięłam ze sobą dzisiaj pierwszy raz tą kurację. Spa do włosów, 40 aktywnych składników. Do włosów słabych, wypadających oraz po farbowaniu. Tutaj jest napisane, że trzeba ją trzymać o 10 minut. Nałożyć na włosy 1/4 nakrętki, preparatu, bla, bla, bla. Ja oczywiście nie nakładałam 1/4 nakrętki, tylko po prostu wzięłam sobie z opakowania, nałożyłam na włosy tyle, ile potrzebuję. I trzymałam ją około chyba 13 minut, niecałe 13 minut. Tyle, ile trwał filmik fokusowany, vlog fokusowany. Także trzymałam sobie to na włosach. Tu jakby ktoś chciał skład. Nie wiem, czy nam wyzoomuje. No, chyba nie. Chyba nie bardzo. W każdym razie ja wam link do tej maski zostawię. O. Co nam się dzieje z ostrością? O, teraz możecie zrobić stop klatkę. Link do tej maski zostawię wam w opisie. Ja tą maskę z Bingo Spa właśnie kupiłam sobie na Zebra. I muszę wam powiedzieć, że włosy są tak mięciutkie po tej masce. Muszę... masce, no tutaj po tej kuracji. To ma konsystencję co prawda takiej odżywki, jest to dość lejące, ale mimo wszystko naprawdę bardzo, bardzo bogate, bardzo fajnie nawilża włosy. Włosy są takie miękkie, puszyste. Muszę zaraz napisać Moni, żeby sobie wypróbowała, bo taką maseczkę też podarowała Monice. A wiem, że ona teraz boryka się z przesuszeniem włosów, także naprawdę muszę jej zarekomendować. Tu jest aż 500 gram, także jak ją zużyję, powiem wam w denku, czy naprawdę była taka fajna jak dzisiaj mówię i jak dzisiaj po niej włosy wyglądały, będę jej używać dalej, ale naprawdę po pierwszym użyciu jestem w niej zakochana. Właśnie nagrywam dla was test. Hello. Maseczki, które pewnie ukaże się po tym vlogu. Także macie mały sneak peek. Teraz zrobię sobie lekki makijaż. Tutaj mam produkty. Tutaj w ogóle makijaż marką Make Up Revolution zrobię wam za jakiś czas. Tak samo mam w planach Make Up Academy, Belle. Także makijaż się na pewno jakiś pokaże. I tutaj jeszcze mam, może od tej strony, resztę produktów. Za chwilę wybiorę sobie jakiś podkład. Myślę, że to będzie dzisiaj ten BB Cream. Chociaż może BB Cream wymieszamy z tym Ingridem. Pędzle. Ja. I zrobimy delikatny makijaż. I jeszcze nagram wam za chwilę filmik. Zobaczcie, jakie to obskurne. Ale meble nie tylko będę wymieniać, także już się nie mogę doczekać. Niedługo nagram wam jeszcze, znaczy dzisiaj nagram wam filmik o tym peelingu. I postaram się jeszcze na temat tych dwóch produktów z Effectimy. Także na razie to było tyle. Odezwę się pewnie później. Makijaż zrobiony. W końcu wyglądam jak ludź. Ten makijaż pewnie nagram wam, bo jest to taki makijaż właśnie złoto, brązowo-bordowy. O, tutaj może...
coś mi się tu odbiło. Może tej kamerze telefonowej tak nie wygląda, ale jest taki złoto-bordowo właśnie brązowy. I na ustach oczywiście brązowa pomadka Kylips. Także będzie to tylko moja propozycja świątecznego makijażu, także na pewno wam go za jakiś czas nagram. I chcę wam powiedzieć, że moje włosy są normalnie tak mięciutkie, aż po prostu siedzę i je po prostu dotykam. Mam taki, jak widzicie, sweterek i jak każda szanująca się blogerka, spodnie od piżamy. Ale mówię wam, te włosy są tak mięciutkie i tak, jak widzicie, patrzcie, sypkie. Naprawdę, ta maska z Bingo Spa, ta rewelacja i naprawdę wam ją polecam. Link do Zebry zostawię wam w opisie, tam gdzie właśnie tą maskę kupiłam, bo naprawdę jest rewelacyjna i bardzo, bardzo się cieszę, że Moni ją zakupiłam. I mam nadzieję, że u Moniki spisze się tak samo dobrze jak u mnie. Także ja teraz biorę się za nagrywanie i pewnie później zabiorę was ze sobą, bo gdzieś pójdziemy. Także do potem. Okej, nagrałam dla was dwa filmiki, właśnie recenzję tego peelingu i taki filmik powiedziałabym... suszarka mi się. I taki filmik powiedziałabym pogadankowy na temat mojej pracy, kotów, języka, w jakim rozmawiam w pracy i tak dalej. Także ten filmik pojawi się za jakiś czas. Tak samo jak właśnie ta recenzja. Tymczasem podłączam baterię do ładowania i lecimy w miejsce, które za chwilę pewnie zobaczycie. Dzisiaj tam z tyłu widać góry. Tu piękne słoneczko, piękne niebo. I tutaj dookoła wszędzie są góry. Chociaż tam już nic nie widać. Nie wiem, czy tam jest mgła, czy co, ale tam już gór za bardzo nie widać. Bardziej właśnie z tej strony. I słońce jest naprawdę... o, cudowne. Dzisiaj jesteśmy na takiej górce. Za chwilę wam pokażę, co jest za mną. Widzicie słoneczko? O, w tą stronę może. Słoneczko bardzo ładne świeci, jest minus 3 mimo wszystko. A my idziemy dalej na fundację. Teraz wam pokażę widok. Widzicie, tam widać też pasmo właśnie górskie i dym z kopalni. Jesteśmy nieco wyżej. Tak to o. Tak to właśnie wygląda. Tutaj chyba najbardziej widać tereny, na jakich właśnie mieszkamy. Wszystkie góry i tak dalej. A tam po drugiej stronie, myślę, że widzicie mostek, który pewnie kojarzycie z filmiku o jesieni. Także tak, właśnie tam było to nagrywane. A tutaj mamy góry. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Ulica Dąbrowskiego. I my idziemy tam pod tą górkę. Na razie nie widać, że to górka, ale za chwilę wam pokażę. Dochodzimy do fundacji. Pewnie wam coś pokażę. Widzę, że Krzysiek tam chodzi. Także pewnie jakieś pieski wam pokażę. Hej, łobuzie. Hej, Maciu. Hej, Kacper. Hej, Kacperek. Hej, myszka. Gdzieś, Kacuś? Co, zostałeś sam? Sam zostałeś. Sam. Doriskę. Mamonia, Lili. O. I Kevina ktoś wyprowadził. Że Kevina nie zobaczycie. O, nie wchodź mi w kadr. To weźmiemy. Weźmiemy Kacperka na spacer. Hej, mały. Idziemy na spacer? Idziemy. Masz obroże? Masz. Idziemy. Trzeba wziąć smycz.
Cześć! Cześć! O, nie widać go. O, cześć, zobaczcie. Zobaczcie, jaki to jest przytulas. Zobaczcie, no co nie. Hej, idziemy. No co? Co skaczesz? Przytula się, tak. Przytulam się. Będę musiała mu chyba wystawić rachunek na pralnię. No hej, idziemy. Idziemy. O. Jak widzicie, jesteśmy na spacerku. Pogoda nam zdecydowanie dopisuje. Za chwilę wam pokażę Urwisa. I jest to Kacper, który jest pod opieką oczywiście Fundacji Maja. Także pokażę wam Urwisa, przytulasa i w ogóle. Tu jest nam minus 2, zobaczcie. To jest normalnie trawa zamarznięta. Oczywiście szczęśliwy pieseł, że jest na spacerku. Oj, poplątał się. Chodź. Chodź. Hej, mały. Czekaj. O, zobaczcie. Zobaczcie. Zobaczcie widoki dookoła. Jesteśmy na sporej górce. Słoneczko nam dopisuje. Tam nie będę. Mam nadzieję, że nie wszedł w kadr, bo nie widzę nic. I tutaj pieszo, który jest przeszczęśliwy, że wyszedł sobie na spacerek. Także super. Ja powoli sobie pójdę i trochę do was pogadam. Mam nadzieję, że się idzie tutaj. Nie wywrócę. Zobaczcie. Słońce jest cudowne. Nie pokazuję ciebie. Także chciałam wam trochę powiedzieć właśnie na temat schroniskowych psów. Bo naprawdę słyszę mnóstwo mi tu, że te psy są jakieś. Wiecie, że one są. Hej! Że one są agresywne, że. A społeczne i w ogóle. I generalnie to jest tak, że każdy pies w Smoleńsku jest inny. Każdy ma ze sobą inną historię. Także, o, wszedłeś mi w kadr. Każdy ma ze sobą inną historię. I faktycznie jeden może być agresywny, bo wiadomo, przeszedł dużo. Ale naprawdę takich psów zdarza się bardzo mało. W tym momencie w fundacji, nie wiem, czy jest taki pies w sumie. Wydaje mi się, że teraz już wszystkie są takie bardziej, powiedziałabym, przyjazne, gotowe do adopcji. Jak widzicie właśnie po tym Kacperku naszym tutaj. To jest naprawdę cudowny, energiczny, otwarty psiak. Znowu mi wchodzisz w kadr. Który naprawdę... No, mamy trochę pole minowe. Który naprawdę pokazuje te swoje uczucia. On się nie boi pokazać. Widzieliście, że skacze, cieszy się. Naprawdę jest bardzo, bardzo radosny psiak. Także... Przejdźcie się do schroniska, jeżeli szukacie psa. Zanim zakupicie, pamiętajcie, że jeżeli kupujecie rasowego psa, to tylko i wyłącznie z legalnych hodowli, zarejestrowanych. I nawet najpierw przejdźcie się do schroniska i zobaczcie, jakie tam są psiaki, bo naprawdę można się zakochać. Gdybym ja miała możliwość zabrania psa, to pewnie mielibyśmy ich kilka. Prawda? Pewnie sporo tych psiaków bym przygarnęła. Oj. Uważaj, chodź tu, uważaj na krzak. I marzy mi się kiedyś mieć dom tymczasowy, ale taki prawdziwy dom tymczasowy, gdzie będę miała... I tam z tyłu też nagrywa. Będę miała sporo miejsca w domu właśnie, żeby przygarnąć kilka piesków czy kotków do siebie, żeby nie musiały siedzieć w tych boksach, tym bardziej teraz, kiedy jest zimno. Także naprawdę was zachęcam też do takiego tworzenia domów tymczasowych, takiego jak ma właśnie Monia. A tak naprawdę Monia już nie ma domu tymczasowego, tylko dom stały dla właśnie Lilki. Także was też do tego serdecznie zachęcam. I zobaczcie, zbliżamy się do... No, nie wiem, czy widać. Tam jest Robert. Do takiego, bym powiedziała, kantu. Pokażę wam, jaki widok jest po prostu przed nami. No i faktycznie krążymy po polu minowym. Ale do koników też przyjdziemy i wam pokażę je. Tutaj jest mały. Także za chwilę wam pokażę widok. Widzicie, pole minowe mamy. Bo tu pewnie były koniki z fundacji, także nie ma co się dziwić. Ale jakoś to omijamy. O, ktoś nam się tu zaplątał. Ktoś się tu zaplątał, chodź.
Niuniek! No co? No też cię kocham. Też cię kocham. No zobaczcie. A społeczny, agresywny pies. No Niuniek, kochany jestem, tak? Jestem kochany, Niuniek. Idziemy dalej. Idziemy. I zobaczcie. No... Wszystkie krzaczki musi zahaczyć. O, widzicie? Taki mamy widoczek. Tam na dole jest fundacja. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Wszystko dopiero zobaczę przy montażu. Ale cudownie jest. Widzicie, po każdym spacerku sprzątamy taki bok, żeby piesek miał czysto. Sprawdzamy, czy na pewno ma wodę i do zobaczenia następnym razem. Tak? Jasne. Idziemy teraz trochę do koników zobaczyć. Zobaczcie. I tutaj jest gacuś. Biedny gacuś. Nie, jest to biedny gacuś. Tutaj mamy Bruno. Łobuza. Łobuza. I tutaj Maxa, którego nie wiem, czy mogę pogłaskać. Wiecie, on taki widulka. Idziemy teraz do koni. Koniki już do nas podeszły. Myślą pewnie, że coś dobrego dostaną. Zobaczcie. Hej. No chodź. Zobaczcie, jaki zachód słońca tam się robi. O. Chodź. Chodź. Chodź do mnie. Chodź. Chodź. Nie przyjdziesz? Ty idziesz, tak? Ciekawski jesteś. Ciekawski konik. Tam nie, bo... Żeby nie zerwała tego, żeby nie wyszła przez to. Zobaczcie. Przyszły zobaczyć. Zainteresowany aparatem. Kolejka chyba do mizianka. Ty jesteś spokojna. Chodź. O, dziecko. Jestem zły. Czemu jestem zły? Zobaczcie. Zainteresowany aparatem. O, Niuniek. Niuniek, kochany. Jakie masz fajne futerko. Jakie mamy fajne futerko, co? Fajne futerko. A te tam sobie stoją i czekają. Cześć, jaki jestem ciekawski. No co mnie jeziorem? Patrzcie. Chodźcie, patrzcie. Jak mnie jeziorem tutaj. One są tu tymczasowo, mają sprzątane boksy. Także czekają, kiedy już pójdą do ciepłych boksów. Tak? Do ciepłych i czystych boksów. Ja mnie cały czas liżę. Cześć, jaki ty jesteś śliczny. Śliczny, oła, duży konik. To jest pod prądem. Zobaczcie, z tyłu mały kucyk. Ale tu pięknie. Zobaczcie, pilnuje. Tam cudowny zachód, konie w zachodzie, to chyba najpiękniejszy widok, jaki może być. Tam kucyk, och, Graszka przyszła. Graszka, chodź, chodź Graszka. Widzicie, stoi. Tam gdzieś jeszcze z tyłu jest, tam jest ten domek. Pewnie jest reszta koni, owieczka, osiołek. O, słyszycie kuca, idzie, idzie Kuba. Chodź, Kubuś, chodź! Chodź! No. W ogóle koniki, owieczka i osiołek będą bodajże od poniedziałku w tak zwanej żywej szopce i tam będą zbierane fundusze, karma i tak dalej właśnie na fundację. Pewnie też się wybierzemy z chłopakiem. O, zobaczcie. To wam też pewnie coś pokażę. I link do fundacji Maja znajdziecie na dole w opisie. Zajrzyjcie na ich stronę. Może będziecie zainteresowani wirtualną adopcją, wirtualną pomocą. Także zachęcam was do zajrzenia.
Okej, my się już będziemy zbierać z fundacji, bo już się robi chłodno. Słońce już zachodzi. I że coś tu się nie podoba naszej małej. Co, zimno, tak? Za chwilę pójdziecie do boksów. My też się zbieramy już do domu, także żegnamy koniki. Do zobaczenia, no co? Zimno jej, także do zobaczenia. Już widzicie, jestem po domowemu. Przed chwilą wam pokazałam, że muszę umyć naczynie, czyli coś, czego ja naprawdę bardzo nie lubię. Już mam włosy związane. Powiem wam, że włosy po tej masce są tak obłędnie miękkie, że już do Moni pisałam, weź ją użyj teraz szybko, już najlepiej, zobacz jakie włosy są naprawdę miękkie, tu mi wychodzą włosy. Przebrałam się, znaczy przebrałam tą bluzę, miałam po prostu na tym sweterku, no na tym sweterku z tym serduszkiem, co nagrywałam filmy, nałożyłam taką bluzę ze złotkim pingwinkiem, żeby mi było po prostu ciepło, kiedy szliśmy na fundację. Co nieco wam tam pokazałam, mam nadzieję, że ten vlog będzie, no nie będzie dwuminutowy. Dajcie mi znać, jak podobają wam się w ogóle vlogi w moim wykonaniu. Coraz bardziej się do nich przekonuję, właśnie dzięki temu, że nie muszę, wiecie, trzymać wielkiej kamery, wielkiej lustrzanki, tylko po prostu nagrywam sobie telefonu, także jest to zdecydowanie wygodniejsze. Więc dajcie mi znać, jak wam się podobają vlogi w moim wykonaniu. Jeżeli wam się spodobają, to pewnie będę ich nagrywać po prostu więcej, bo jest to też dla mnie wygodne. Pewnie za chwilę zabiorę się za montowanie tego vloga, za wczorajszego vloga i generalnie kilka filmików, które dzisiaj nagrałam i które nagrałam też wcześniej. Dlatego, żeby mieć po prostu je na zapas, kiedy będę na wyjeździe. Oczywiście z wyjazdów też będziemy. No ja z chłopakiem będziemy kręcić vloga i w ogóle część tych klipów w tym vlogu nagrał mój chłopak. Także bardzo mu też za to dziękuję, że mnie w tym wspiera. No i to było tyle. Pamiętajcie, żeby dać mi znać, czy vlogi wam się podobają. Zostawcie kciuka w górę, żebym mogła właśnie ocenić, czy wam się podobają, czy nie. Zachęcam do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnych filmikach.